W 2018 roku problemem polskiego parkietu będzie to, co jest bolączką wzrostu gospodarczego w 2017 roku. Mamy przede wszystkim problem z odbiciem inwestycji. No i no, trzeba patrzeć na to w taki sposób, że brak inwestycji teraz oznacza, że ta realizacja i finalizacja inwestycji w przyszłym roku nie nastąpi, a w konsekwencji wzrost spółek z tego względu będzie mniejszy niż oczekiwano. Także z tego względu ciężko oczekiwać, aby inwestorzy wyceniali większy potencjał spółek na warszawskiej giełdzie. W naszej ocenie stabilizacja polskiego parkietu to jest, powiedzmy, jakiś scenariusz maksimum dla tego rynku. Jeżeli nawet nie zobaczymy pewnych korekt tutaj, obaw o to, że wzrost gospodarczy, który już nie będzie tak imponujący w 2018 jak w 2019, bo oczekujemy 3,9% wobec 4,4% w tym roku, no to też będzie jakby wpływać na zwątpienie inwestorów, czy czasem te spółki nie są pod sprzedaż. I to też jest element, który w jakimś sensie może wpływać słabo na złotego. Z jednej strony mamy solidny wzrost gospodarczy, ale to nie jest jakiś mocny wyróżnik na tle innych gospodarek rynku wschodzących, które też się mają dobrze. To, co może być czynnikiem ciążącym na złotym, to jest bierność Rady Polityki Pieniężnej. Naszym zdaniem nie dojdzie do podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku i będzie to wpływać, tak wyróżniać się na tle tych gospodarek, które te stopy procentowe będą podnosić.